Rozdział pierwszy rozkaz Hitlera odnaleźć i uwolnić Ducze: Operacja Alarich: Wybór Hitlera, jego siła perswazji: Zalecenia Firera: Rozmowa z generałem, studentem i Himmlerem: Złudzenia Reichsführera Pan nie jest właściwym człowiekiem. Złudzenia marszałka Kesselringa. Cel operacji Alarich. Ucieczka Eddy Mussolini, Ciana i ich dzieci. Niewiarygodna dwulicowość króla Wiktora Emanuela III i marszałka Badolia. Stalin kuzynem Wiktora Emanuela. Zdrada, strach i ucieczka królewskiego klanu. Kanaris wkracza na scenę. Bajka o aresztowaniu papieża. Trudności naszych poszukiwań. Mussolini na wyspie Ponca. Ducze ma być przekazany Anglikom i jest poszukiwany przez Amerykanów, którzy chcą go porwać. Przemówienie Churchilla w izbie gmin przy drzwiach zamkniętych. Było nas sześciu. Staliśmy w szeregu wzdłuż ściany dużego pomieszczenia. Podpułkownik, dowódca armii, dwóch podpułkowników Luftwaffe, S.S. Sturmbannführer i ja, jako najniższy stopniem, stałem na końcu. Boczne oświetlenie pomieszczenia nie dawało cieni. Przed nami znajdowały się długi stół z mapami sztabowymi i kolorowymi ołówkami, kominek, biurko pod dwoma wielkimi oknami. Na ścianie naprzeciwko wisiał mały obraz w srebrnych ramach. Fiołek Albrechta Dillera. Z lewej strony otworzono drzwi. Hitler wszedł do pokoju i przeszedł powoli przed nami, salutując szybko otwartą dłonią. Ten gest był nam wszystkim znany z fotografii. Nic nie mówiąc popatrzył na nas przez chwilę. Widziałem go po raz trzeci. Pierwszy raz w lutym 1936 roku podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Garmisch-Partenkirchen. Drugi, kiedy stałem z moimi robotnikami na rusztowaniu Wiedeńskiego Ringu podczas triumfalnego wkroczenia w marcu 1938 roku. Teraz dzieliło mnie od Hitlera kilka kroków. Miał na sobie białą koszulę i czarny krawat pod marynarką. Na piersi nosił krzyż żelazny pierwszej klasy, przyznany mu w sierpniu 1918 roku, i srebrną odznakę dla rannych. Jego adjutant, Otto ginsze, podał mu najpierw nazwisko pierwszego z prawej strony podpułkownika. Następnie przedstawili się czterej moi sąsiedzi. Kiedy Hitler doszedł do mnie, uścisnął mi dłoń, nie spuszczając ze mnie wzroku. Ukłoniłem się, przedstawiłem się w pięciu zdaniach. Następnie cofnął się kilka kroków, chwilę na nas patrzył, po czym spytał. Który z panów zna Włochy? Zapadła krótka cisza. Potem ja odpowiedziałem. Dwukrotnie dojechałem na motorze aż do Neapolu, Meinfiller. Znów nastąpiła cisza. Po czym padło drugie pytanie Co sądzicie, panowie, o Włoszech? Podpułkownik Wojsk Lądowych odpowiedział, że Włochy są naszym sojusznikiem wojskowym i ideologicznym Oficerowie Luftwaffe wspomnieli oś Berlin-Rzym Mój sąsiad mówił o pakcie antykominternowskim Kiedy Hitler stanął przede mną, powiedziałem tylko Mein Führer, jestem Austriakiem na te słowa znieruchomiał i spojrzał na mnie. Nawet nie mrugnąłem powieką. Spodziewał się jeszcze jednego zdania. Milczałem. Wszystko wyjaśniłem w kilku słowach. Południowy Tyrol. Nasza walka o powrót do ojczyzny. Anschluss. Cisza przedłużała się. Wiedziałem, że coś się wydarzy. — Chcę porozmawiać z Hauptsturmfuhrerem powiedział spokojnym głosem Hitler. Pozostali panowie oficerowie są wolni. Zasalutował im. Otto Ginsze wyszedł i zostaliśmy sami. Było około godziny dwudziestej 26 lipca tysiąc roku. W dużej sali, w wilczym szańcu, Hitler zapoznał mnie z misją, którą postanowił mi powierzyć. Oto jego słowa: Wczoraj Mussoliniego zdradzono, Król kazał go aresztować. Ducze jest nie tylko moim sprzymierzeńcem, lecz także moim przyjacielem. Jest dla mnie ucieleśnieniem ostatniego wielkiego Rzymianina i nie mogę zostawić tego wielkiego człowieka na lodzie. Był zbyt lekkomyślny. Jestem pewien, że nowy rząd włoski zmieni front i przekaże Mussoliniego anglosason. Najpierw zdradzili, a teraz sprzedadzą go. Muszę zapobiec takiej nielojalności. Obydwaj staliśmy. On chodził wzdłuż i w pokoju. Wydawało się, że rozmawia sam z sobą. Stanął przede mną i znów długo mi się przyglądał. Trzeba dowiedzieć się, gdzie ducze jest przetrzymywany i uwolnić go. Oto, czego od pana oczekuję, skorceny. Wybrałem pana, ponieważ jestem przekonany, że może się panu udać. Musi się panu powieść ta operacja, bo jest w tej chwili najważniejsza dla prowadzenia wojny. Oczywiście wszystkie szczegóły należy zachować w całkowitej tajemnicy. W przeciwnym wypadku spotka nas niepowodzenie. O pana misji będzie wiedziało pięć osób. Pan zostanie przeniesiony do Luftwaffe. Do dyspozycji generała studenta, który zapozna pana natychmiast z niektórymi szczegółami nie chcę aby włochy stały się pułapką dla moich żołnierzy należy uniemożliwić fałszywym przyjaciołom kontynuowanie ich niecnego procederu obarczam pana osobiście misją jak najszybszego odnalezienia miejsca uwięzienia mussoliniego i wydostania go stamtąd całego i zdrowego oczywiście wybierze pan sobie ludzi należy działać szybko bardzo szybko musi pan zrozumieć że chodzi o życie ducze. Jawohl, mein Führer. Nie chodziło więc o operację Franz, ani Ulm, jak przypuszczałem, udając się do Wilczego Szańca. Przemknęła mi przez głowę myśl o towarzyszach w Berlinie i Friedentalu, którzy na pewno się niepokoili. — Ponadto jest bardzo ważne, kontynuował Führer, by niemieckie władze wojskowe we Włoszech ani nasza ambasada w Rzymie nie dowiedziały się o pańskiej misji. Niech mnie pan dobrze zrozumie. Jedni i drudzy mają błędne rozeznanie sytuacji we Włoszech. Obawiam się, że mogliby działać niezgodnie z moimi zamierzeniami. A więc, absolutna tajemnica. Mam do pana ogromne zaufanie, skorceny. Od tej chwili odpowiada pan przede mną. Zobaczymy się jeszcze. Z całego serca życzę panu szczęścia. Uścisnął mi dłoń. Obiecałem, że uczynię co w mojej mocy. Dużo napisano o wzroku hitlera. Mówiono, że był fascynujący, hipnotyzujący, magnetyczny. Mogę powiedzieć, że hitler był obdarzony naprawdę niezwykłą siłą perswazji. Nie tylko jego spojrzenie miało moc przekonywania, jego słowa, zachowanie, cała jego osoba przedstawiała zadziwiającą siłę. Nasze spotkanie nie trwało dłużej niż dwadzieścia minut, a mnie zdawało się, że umówienie przez hitlera przedsięwzięcia Trwało kilka godzin. Filler nie znał mnie bardziej niż pozostałych pięciu bezwanych oficerów. Dlaczego wybrał mnie? Jestem przekonany, iż się panu uda, powiedział. Powtórzył to dwukrotnie. Dlaczego był przekonany? Dlaczego także ja, zaraz po naszym spotkaniu, byłem przekonany, że się uda? Nie wiem. Takie zjawiska zaliczają się do parapsychologii, są niewytłumaczalne. Można tylko stwierdzić ich istnienie. Byłem głodny, zabierałem się już do przełknięcia kilku kanapek w herbaciarni, kwatery głównej, kiedy Otto Ginsze, wówczas Haupt Sturmführer zawiadomił mnie, że w sąsiedniej sali czeka na mnie generał Kurt Student. Był człowiekiem jowialnym i niemałej tuszy. W 1941 roku w Rotterdamie został ciężko ranny i pozostała mu głęboka blizna biegnąca przez czoło. Przyjął mnie serdecznie. Zapoznałem go z rozkazami, które właśnie otrzymałem od Hitlera. W tym momencie, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, do pokoju wszedł Reichsführer SS Himmler. Widziałem go przy tej okazji po raz pierwszy z bliska. Muszę powiedzieć, że nie wywarł na mnie pozytywnego wrażenia. Miał wiotki uścisk dłoni i uciekające za binoklami spojrzenie. Pozostawał w dobrych stosunkach z generałem studentem. Mimo iż był mocno zdenerwowany, starał się na początku być miły. Powtórzył mi to, co powiedział wcześniej Hitler. Ależ nie chodzi tylko o Mussoliniego, wykrzyknął. Musi pan poznać kulisy sprawy, gdyż wszystko tam jest zdradą. W spisek, który istnieje już od przeszło czterech miesięcy, zaangażowało się wielu ludzi, sięga aż do Madrytu, Ankary i Lizbony. Król Wiktor Emanuel i książę Humbert są przywódcami tego sprzysiężenia. Führer nie wierzy w ani jedno słowo oświadczenia marszałka Badolia, że Włochy dotrzymają umowy z nami. Himmler Rozpoczął wykład o polityce włoskiej, który ledwie do mnie docierał, powiedział, że domyślał się wszystkiego od 18 stycznia 1942 roku, kiedy generała Ambrozja, dowódcą drugiej armii, mianowano szefem sztabu generalnego w miejsce generała Mario Roatti. Od kwietnia tego roku Ambrozjo przygotowywał aresztowanie Mussoliniego za zgodą generała Giuseppe Castellana, wielka rada. Faszystowska została na rozkaz króla przekształcona w zasadzkę przez Dino Grandiego, hrabiego Galeazzo, Ciana, Cezare de Vecchiego i Giuseppe Bottaiego. Ale to jeszcze nie koniec gry — oświadczył podniesionym głosem Reichsführer. Według ostatnich statystyk w skład Narodowej Partii Faszystowskiej wchodzi 4 miliony 700 tysięcy członków, a ruchu do polaworu 5 milionów. Jest milicja faszystowska, organizacje młodzieżowe. Takimi siłami można i należy utrzymać kraj. Himmler bardzo się łudził, nie wiedział, że milicję faszystowską właśnie wcielono w skład Sił Zbrojnych. Dwa dni później, 28 lipca, Narodową Partię Faszystowską zdelegalizowano. Himmler dodał, iż generał karabinierów, Czerika, jest niepewny. Nie warto także mieć zaufania do generała Carboniego, którego oddziały przemieszczają się w kierunku Rzymu. Na szczęście po naleganiach marszałka Kesselringa stolica zostanie ogłoszona miastem otwartym. Nie uchroniło jej to jednak w przyszłości przed bombardowaniami sprzymierzonych. Himmler kontynuował swój wykład. Generał Galbiatti, który chciał obronić Mussoliniego przed Wielką Radą, nie ma kwalifikacji. To samo Farinacci. Dowód. Porządek dzienny grandiego uchwalono dziewiętnastoma głosami przeciwko siedmiu i jednym wstrzymującym się. Polverelli, minister prasy, jest zerem. Najprzebieglejszy okazał się jednak Humbert król i książę powinni zostać aresztowani podobnie jak Badolio i wielu innych czy wie pan przynajmniej kto będzie przyszłym ministrem spraw zagranicznych zapytał mnie himmler skromnie wyznałem moją niewiedzę Reichsführer wzruszył ramionami guariglia który był ambasadorem w ankarze to chyba oczywiste dla mnie nie było to jasne, kto miał aresztować króla i następcę tronu. Hitler dał mi wyraźny rozkaz dotyczący Mussoliniego, a zasypano mnie lawiną nazwisk generałów, admirałów i ministrów. Himmler nie milkł. Mimo, że mam dość dobrą pamięć, wyjąłem z kieszeni notes, żeby zrobić notatki. — Czy pan stracił rozum? Krzyknął Reichsführer. Wszystko, o czym mówię, jest ściśle tajne. Wzruszył ramionami i wziął generała studenta na świadka tego niewypaczalnego błędu. Dochodziła godzina trzecia. Poprosiłem o pozwolenie zadzwonienia do Berlina, by powiadomić moją jednostkę. Czekając na połączenie, zapaliłem w korytarzu papierosa. Himmler, który właśnie wyszedł z pokoju, zobaczywszy, że pale, zaczął mi ubliżać. To niewiarygodne! Nie ma pan dość siły woli, żeby się powstrzymać od palenia tutaj? Ciągle te śmierdzące niedopałki. Widzę, że nie jest pan człowiekiem, jakiego nam potrzeba do wykonania trudnego zadania. Nic nie odpowiedziałem. Odszedł wściekły. Dobrze pan zrobił, tak reagując, powiedział Otto Ginsze. Kiedy Reichsführer jest zdenerwowany, dyskusja staje się bezcelowa. Ginszę zaproponował mi przyjaźnie do spania swój pokój. Nie to było mi jednak w głowie. Poprosiłem o biurko i sekretarkę. Życzenie moje spełniono natychmiast. W tym momencie wezwał mnie generał student. Miałem jako jego adjutant polecieć z nim do Rzymu samolotem 27 lipca o godzinie ósmej. Wreszcie połączono mnie z Untersturmführerem Radlem. Uprzedziłem go, że tej nocy nie mam mowy o śnie. Przekazałem mu rozkazy. Powinien wybrać trzydziestu ochotników i najlepszych oficerów i podoficerów. Trzeba ich natychmiast przebrać w mundury strzelców spadochronowych i zaopatrzyć w konieczne dokumenty. Mają stawić się na lotnisku sztaken, gotowi do lotu o godzinie szóstej. Miejsce przeznaczenia jest tajne. Zostanie podane pilotom w drodze. W tym samym czasie musi wyjechać dziesięciu oficerów wywiadu. Niech Radl stara się znaleźć dobrych. Pozostałe wytyczne nadejdą dalekopisem. Nadeszły. Od północy Karl Radl organizował wyprawę z Berlina. Powiedział mi, że kiedy dowiedział się, iż rozmawiałem osobiście z firerem, który obarczył nas ważną misją, zatkało go. Na kolację zjadłem kanapki, wypiłem kilka filiżanek kawy. Pracowałem do godziny trzeciej. Radla i jego ochotników ujrzałem dopiero 29 lipca w praktyka di Mare, gdy wychodzili z samolotu. Niczego nie zapomniano. Wśród akcesoriów znalazły się nawet sutanny i kapelusze dla księży. Nie wykonał tylko jednego, pochodzącego od samego Reichsführera, rozkazu przewidującego przefarbowanie przez naszych ludzi włosów na czarno, co z pewnością byłoby najlepszym sposobem ich rozpoznania. 27 lipca około godziny 12.30 wylądowaliśmy z generałem studentem w Rzymie i pojechaliśmy do położonego dwadzieścia kilometrów na południowy wschód od stolicy Frascati. Do kwatery głównej dowódcy na obszarze operacyjnym południe feldmarszałka Alberta Kesselringa. Tego samego wieczoru musiałem udać się z generałem studentem do feldmarszałka, któremu przedstawiono mnie jako adjutanta. Zauważyłem, że hitler miał rację. Feldmarszałek Kesselring był przekonany, że nowy rząd włoski będzie kontynuował wojnę u naszego boku. Marszałek Badoglio uroczyście go o tym zapewnił dając mu nawet żołnierskie słowo. Feldmarszałek był jednym z najsympatyczniejszych wysokich stopniem oficerów, jakich poznałem. Po kolacji znalazłem się w gronie młodych oficerów, którzy dyskutowali o aresztowaniu Duce z kilkoma wyższymi oficerami włoskimi. Włosi przysięgali, że nie wiedzieli, gdzie znajduje się Mussolini. Twierdzili, iż marszałek Badoglio prawdopodobnie też tego nie wie. Jawnie okazywałem sceptycyzm, nie zdając sobie sprawy, że feldmarszałek stał za mną. Panie kapitanie, powiedział stanowczo, uważam, że nasi włoscy towarzysze mówią szczerze. Byłbym panu wielce zobowiązany, gdyby w przyszłości zechciał pan ograniczyć swoją podejrzliwość. Nie mamy żadnego powodu, aby wątpić w słowo służącego królowi włoskiego oficera. Armia włoska jest naszym wiernym sprzymierzeńcem. Może pan być pewny, że będzie walczyła u naszego boku do końca. Wielką wadą niektórych ludzi honoru jest niekiedy przeświadczenie, że wszyscy są do nich podobni. Skłoniłem się w milczeniu. Kesserling niedługo miał ulegać złudzeniom. 3 września 1943 roku w Syrakuzach generał Castellano... Podpisał z generałem Walterem Bedliem Smithem akt kapitulacji. Wieczorem, 29 lipca, czekałem na radla i pozostałych żołnierzy naszych, wyglądających na prawdziwych strzelców spadochronowych. Zostawiłem ich na kwaterach w Pratica di Mare. Radla zabrałem do Frascati. Są tam słynne wille Burgese, Aldobrandini, Monti, Bracciano. Tuskulum. Zamieszkaliśmy w willi obok Tuskulum dwa. Mieliśmy z Radlem pokój obok generała studenta. Ujawniłem memu adjutantowi, że chodzi o odkrycie miejsca uwięzienia Mussoliniego i jak najszybsze uwolnienie go. Podkreśliłem, iż jest to osobisty rozkaz Hitlera. Nocą z 26 na 27 lipca do generała Studenta nadszedł rozkaz z OKW, w którym była mowa o ewentualnym aresztowaniu króla. Następcy tronu Humberta, nowego ministra spraw zagranicznych, Guarili, hrabiego Siana, Grandiego, ministra i królewskiego doradcy, Akwaronego oraz między innymi Botaiego. Byłego członka Wielkiej Rady Faszystowskiej. Strzelcy spadochronowi generała studenta mieli aresztować admirałów i generałów. Student miał osobiście zawiadomić Jego królewską mość Wiktora Emanuela, że jest aresztowany. Na tym miała polegać operacja Alarich. Należało ją przeprowadzić w przypadku zdrady rządu Badolia. W wielkiej radzie faszystowskiej jednym z największych przeciwników woza faszyzmu włoskiego był galeazzo Ciano, mąż Eddy Mussolini, najstarszej córki Ducze, z którą miał troje dzieci. Mussolini mianował Ciana ministrem spraw zagranicznych. 5 lutego 1943 roku sam objął tę tekę, zięcia zaś mianował ambasadorem przy Watykanie. Po aresztowaniu Duce, król przyjął Ciana, prosząc, by pozostał na swoim stanowisku. Jednakże Badolio rozkazał go inwigilować, by w razie konieczności wysłać na wyspę Ponca, o której będzie mowa później. Edda Ciano zwróciła się do Eugena Dolmana, osoby szczególnej, którą zresztą poznałem. Od dawna mieszkał on z matką w Rzymie, uchodząc za znawcę sztuki. Przyjmowany był w niektórych salonach, zachowywał się rycersko w stosunku do kobiet, mimo iż był, jak mówiono, niezbyt czuły na ich wdzięki. Człowiek ten, nadano mu stopień w ogólnej SS, był faktycznie szpiegiem Himmlera w wielkim świecie Rzymu. Führer zadecydował, że należy ocalić córkę i wnuki Mussoliniego, a aresztować Ciana. Nasz policyjny atasze w ambasadzie w Rzymie, Sturmbannführer Waffen-SS Kapler, zorganizował więc ucieczkę dzięki pomocy Hauptsturmführera Grybla, eksperta SD od spraw włoskich, i Hauptsturmführera Waffen-SS Prypkego, który zginął później w walkach z partyzantami Tity. Niesłusznie twierdzą niektórzy, że 27 sierpnia uczestniczyłem w tej akcji. Nie była ona zresztą zbyt trudna feldmarszałek Kesselring oddał do dyspozycji uciekinierów junkersa 52. Wylądowali cali i zdrowi w Monachium później spotkałem ciana i byłem świadkiem przykrego spotkania Mussoliniego z zięciem ciano zabrał ze sobą liczne dokumenty, których zaledwie część opublikowano. Baron von Stengacht. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych powiedział mi później, że pamiętniki zięć osobiście przejrzał i poprawił harabia, dodawał lub usuwał fragmenty w sposób całkowicie dowolny, przypisując sobie w końcu antyhitlerowską rolę. Jestem bardzo zadowolony, że wysłałem 12 września 1943 roku półciężarówką czterech moich ludzi z Fridentalu do Rocca delle Caminate. Znajdowały się tam Donna Rachela, żona Duce, i dwoje najmłodszych Mussolinich Anna Maria i Romano, których przewieziono samolotem do Monachium, by dołączyli do męża i ojca. W następnym rozdziale opowiem jeszcze o żonie Duce, która nie lubiła swego zięcia. Ze współczuciem trzeba odnieść się do przyszłych historyków, którzy będą musieli korygować pamiętniki i inne wspomnienia wydane po II wojnie światowej. Operacja Alarich nie podobała się nam. Miałem do dyspozycji pięćdziesięciu oficerów i żołnierzy, lecz wśród nich było tylko czterdziestu żołnierzy mojego 502. Batalionu Strzelców SS Jager Batalion 502. Dziesięciu pozostałych... Wielu wyższych ode mnie stopniem, to oficerowie wywiadu urzędu szóstego Schellenberga, mający naprowadzić nas na ślad Mussoliniego. Jak jednak mieliśmy działać w przypadku odkrycia miejsca uwięzienia ducze, skoro musieliśmy aresztować z szacunkiem należnym ich pozycji kilkanaście politycznych osobistości? Celem operacji było uprzedzenie zdrady, do której faktycznie doszło Jak rozpoznać? W tej pełnej politycznych sprzeczności sytuacji, kiedy sprzymierzeniec, który już nim nie jest, mimo iż cały czas udaje, że jest, otwarcie zdradzi. Miało o tym zadecydować o KW, ale jak można było określić w wilczym szańcu moment, w którym sprzymierzeniec stanie się wrogiem? Po odezwie generała Eisenhowera. 29 lipca 1943 roku, nakłaniającej naród włoski do powstania przeciwko armii niemieckiej i oferującej pomoc aliantów w uwolnieniu Włoch, otrzymaliśmy nową listę podejrzanych, na której znajdowało się aż 70 osób. Listę przekazał mi generał Student, a potwierdzili ją Sturmbannführer Kappler, attaché ambasady i wysłannik Schellenberga przy ambasadorze Hansie Georgu von Mackensenie wkrótce zastąpiony przez Rudolfa Rana. Listy uwierzytelniające tego ostatniego przyjął 8 września Wiktor Emanuel III. W dalszym ciągu zdecydowany kontynuować walkę u boku Niemiec aż do zwycięstwa. O godzinie 19:30 tego samego dnia Badoglio oświadczył w przemówieniu radiowym, że monarchistyczny rząd skapitulował 3 września w Syrakuzach. Wówczas Badolio w trakcie patetycznej rozmowy z ambasadorem Ranem powiedział Nie rozumiem nieufności Rzeszy w stosunku do mojej osoby czuję się urażony i ubolewam nad tym. Czy myśli pan, że taki stary żołnierz jak ja może nie znać ceny słowa honoru, które daliśmy filerowi? Może pan być pewny, że nigdy się go nie wyprzemy. W tym samym czasie, na jego rozkaz, szef sztabu, generał Castellano, zdradzał sojusznika. Historia nie zna bardziej jaskrawego przykładu dwulicowości. Naród włoski gardził takim postępowaniem. Później na robotniczych przedmieściach miast włoskich, okupowanych przez aliantów, dzieciaki śpiewały głośno o marszałku Badolio, odmalowując go w żółtym kolorze zdrajców. Badolio colore di olio. Nie wiem, kto nadał imię króla wizygotów operacji wymyślonej przez Himmlera, Alaryk, który zagroził Konstantynopolowi po śmierci Teodozjusza I Wielkiego 395 i podbił Rzym na początku V wieku, stał się z pewnością symbolem dla egzaltowanego umysłu Reichschwirera. Widziana z wilczego szańca operacja ta mogła wydawać się kusząca. Z fraskati i Rzymu była trudna do zrealizowania siłami, jakimi dysponowaliśmy. Mieliśmy do rozwiązania problemy polityczne, do których rozwikłania nie byliśmy upoważnieni. Król i jego świta mieszkali w Rzymie, w willi Savoia, ogromnym pałacu otoczonym ogrodami, chronionym przez batalion Straży Królewskiej. Generał Student planował, że dwie, trzy kompanie jego strzelców spadochronowych otoczą plac i zaatakują willę w momencie, gdy w ogrodach wylądują szybowce transportowe z silnym oddziałem komandosów. W pierwszych dniach sierpnia obawiałem się, że operacja będzie krwawa, a nasi sprzymierzeńcy potraktują ją jako pretekst do otwartego zerwania więzi, którą ciągle w swym mniemaniu utrzymywali. Ponieważ osobiście miałem aresztować księcia Humberta, uznałem, że należy się do tego właściwie przygotować. Zadanie nie było łatwe. Następca tronu zajmował położony w centrum stolicy pałac Quirynalski, ogromny budynek... Z około dwoma tysiącami pomieszczeń wiedziałem, że Humbert i księżna Marie-Jose Belgijska zajmowali w nim oddzielne apartamenty. Nie wiedziałem jednak, gdzie one się znajdowały. Nie można było odnaleźć nigdzie aktualnego planu. Zdjęcia lotnicze zrobione przypadkiem okazały się złe, gdyż akurat jakaś chmura przesłoniła pałac. Poza tym pierwsze piętro pałacu kwirynalskiego jest połączone z niemal równie rozległym palaco Kolonna Galerią, którą należałoby zająć w pierwszej kolejności. Pałac był oczywiście chroniony przez batalion karabinierów. Próba siłowego rozwiązania musiałaby niechybnie przerodzić się w krwawą jadkę. Sądziłem, iż lepiej jest użyć małego oddziału, który za pomocą drabin dostałby się do pałacu w nocy przez wybrane przez nas okno salonu. Z powodu tych trudności nie byliśmy zachwyceni koniecznością przeprowadzenia operacji alarich. Mieliśmy z radlem czternaście teczek zawierających tyleż samo planów rezydencji osobistości, które należało zneutralizować przed dniem X. Tak bowiem określiliśmy moment zdrady. Rano schodziliśmy obaj na śniadanie do kasyna, w mundurach strzelców spadochronowych. Potem przebieraliśmy się w ubrania cywilne. Po Rzymie poruszaliśmy się pieszo lub oddanym do naszej dyspozycji samochodem osobowym. Było niewiarygodnie gorąco. Za obiady płaciliśmy z własnego żołdu. Z tego powodu tylko w wyjątkowych sytuacjach odwiedzaliśmy drogie restauracje. Rozumieliśmy po włosku prawie wszystko, a nawet trochę mówiliśmy. Dzięki temu mentalność ludzi, z którymi stykaliśmy się, była nam mniej obca. Włosi byli zmęczeni wojną, która zaczęła się dla nich osiem lat wcześniej, w 1935 roku, trudnym podbojem Abysynii. Wschodnioafrykański korpus Ekspedycyjny liczył 500 tysięcy żołnierzy i 100 tysięcy robotników budowniczych mostów, robotników ziemnych, saperów i murarzy, którzy zbudowali nieistniejące już dziś drogi i miasta. W latach 1937-1940 trzeba było zorganizować i wyposażyć odległe terytoria podporządkowane Wiktorowi Emanuelowi jako cesarzowi. Kiedy 10 czerwca 1940 roku Mussolini popełnił błąd, wypowiadając wojnę Wielkiej Brytanii i Francji, król oświadczył: Powierzam szefowi rządu ducze faszyzmu, pierwszemu marszałkowi państwa, dowództwo oddziałów na wszystkich frontach. Od roku 1940 źle wyposażone, byle jak odżywiane i dowodzone przez nieudolnych generałów armie włoskie zaznały tylko goryczy klęsk. W Etiopii, na granicy francuskiej, w Grecji, Albanii, Cyrenajce, Libii, Somalii, Erytrei, Sudanie i Rosji na brzegach Donu. Trzy lata porażek ogromnych strat, zabitych, rannych jeńców, zaginionych w dalekich krajach i jakże często niesprawiedliwych oskarżeń. Benito Mussolini nie był dobrym wodzem w czasie wojny. Niezależnie jednak od popełnionych przez niego błędów trzeba stwierdzić, że zradziecko aresztowano go z rozkazu króla, który po zwycięstwie w Etiopii ofiarował jemu i jego potomkom tytuł książęcy. — Odmówiłem — powiedział mi ducze. — Odpowiedziałem królowi. Moi przodkowie byli chłopami i jest to dla mnie, wasza królewska mość, dostateczny zaszczyt. 9 stycznia 1944 roku ten sam król odznaczył Stalina orderem Anuncjaty, co uczyniło sowieckiego dyktatora jego kuzynem. Stalin musiał się nieźle ubawić. Operacji Alarich Nazywanej przez niektórych kronikarzy operacją Student nigdy nie przeprowadzono. Przedstawiciele monarchistycznego rządu, zawierając z Anglikami i Amerykanami potajemnie rozejm 3 września, przypuszczali, że będą mieli czas ewakuować się do 9 września. Wiadomość o kapitulacji jednak podano 8 września. W radiu Algier. Rząd włoski schronił się w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a następnie w koszarach karabinierów. Przerażony Badoglio pierwszy opuścił Rzym 9 września około godziny trzeciej. Król, jego świta i większość generałów podążyli jego śladem godzinę później. Wszyscy spotkali się w końcu w Apuli i Bari, aby wywiązać się w pełni ze swych obowiązków. Dopuszczono się zdrady. Nowy rząd mógł robić, co chciał. Dla mnie najważniejsze było wykrycie miejsca, w którym uwięziono Musoliniego Od tej chwili królewski rząd włoski traktowaliśmy jak rząd nieprzyjacielski. Sytuacja stała się jaśniejsza. Przyznaję, dość naiwnie zapytałem generała Studenta, czy nasz wywiad wojskowy, który z pewnością miał we Włoszech wielu agentów, nie mógłby nam przyjść z pomocą. Nie wiedziałem, że admirał Canaris oficjalnie odmówił szpiegowania z przymierzeńca — twierdził, że nie ma we Włoszech agentów. Jednakże Abwera wysyłała do Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu regularne raporty dotyczące sytuacji we Włoszech, przekazywane następnie dowódcom do szczebla korpusu. Na początku sierpnia znalazłem się w posiadaniu jednego z tych raportów, w którym dosłownie stwierdzono: "Zmiana rządu we Włoszech jest gwarancją podwojenia wysiłków naszego sprzymierzeńca, by kontynuować walkę przy boku Niemiec". Radl był równie sceptyczny jak ja. Dowiedziałem się, że feldmarszałek Kesselring nie był już przekonany o dobrej woli Badolia. 17 sierpnia padła Messyna. Prawie w tym samym czasie poinformowano mnie, że szef Abwery, admirał Canaris, któremu towarzyszył La Hosen, spotkał się w Wenecji z szefem włoskiego wywiadu wojskowego generałem Cezarem Ame. Rozmawiali 2 sierpnia w hotelu Danieli oraz następnego dnia na Lido. Doszliśmy z Radlem do wniosku, że Kanaris napisał swój meldunek po porozumieniu się z Ame. W następnym rozdziale wyjaśnię, jak odkryliśmy miejsce uwięzienia Mussoliniego. Znajdowało się ono na północno-wschodnim wybrzeżu Sardynii, na wyspie Madalena. Uprzedziliśmy o tym o Mieliśmy go uwolnić 28 sierpnia. 27 sierpnia nad ranem Benito Mussoliniego wywieziono wodno samolotem Czerwonego Krzyża w nieznanym kierunku. Pech? Pomyślałem. Wróciłem do Rzymu, gdzie spotkałem się ze Sturmbannführerem Kaplerem 29 sierpnia. Dowiedziałem się, że podczas mojej nieobecności minister spraw zagranicznych Raffaele Guariglia Przekazał ambasadorowi von Mackensenowi następującą notę: Rząd włoski dysponuje niezbitymi dowodami, że niemieccy komandosi chcą dokonać w Rzymie 28 sierpnia wspólnie z rządzącymi wcześniej faszystami zamachu stanu w celu wprowadzenia we Włoszech dyktatury. Niemieckie wojska zamierzają między innymi pozbawić wolności wiele osób, w tym jego świątobliwość Piusa Dwunastego, jego wysokość następcę tronu, obecnych ministrów, dowódców wysokiego stopnia oraz inne osobistości, aby je przewieźć żywe lub martwe do Niemiec. Rząd jego królewskiej mości, który od aresztowania Mussoliniego czyni i będzie czynił wszystko, aby kontynuować zwycięsko walkę u boku Niemiec, może tylko głęboko ubolewać nad taką postawą. Rządowi włoskiemu zależy na zapewnieniu rządu niemieckiego, że jest jego gorącym życzeniem tłumienie w zarodku wszelkich tego typu usiłowań. Zapewniam, że nie zamierzaliśmy pozbawiać wolności króla, następcy tronu itd., aby ich przewieźć żywych lub martwych do Niemiec. Otrzymaliśmy jednoznaczne rozkazy. Osobistości te mieliśmy zatrzymać, okazując im szacunek należny ich pozycji. W żadnym wypadku nie mogły zostać zranione, a tym bardziej zabite. Jeśli chodzi o aresztowanie Piusa XII, to nigdy nie było ono przedmiotem jakichkolwiek rozważań. Nie mówiono o tym w kwaterze głównej ani w Rzymie. Ta śmieszna bajka została jednak wykorzystana po wojnie przez protegowanego Himmlera, SS Obergruppenführera, Karla Wolfa, będącego swego rodzaju oficerem towarzyszącym, Reichsführera. Jego współpracownikiem był w 1945 roku Dolman. Wiem tylko, że na jesieni 1943 roku stolica apostolska wydała oficjalny komunikat, w którym podkreślano rycerskie zachowanie się żołnierzy niemieckich w Rzymie. Dokument ten przypomniał 22 maja 1946 roku przed Trybunałem Norymberskim jeden z obrońców oskarżonych, dr Hans Laternser. Tymczasem w dzienniku amerykańskich oddziałów okupacyjnych w Niemczech Stars and Strips? Można było przeczytać następującej treści telegram agencji Associated Press z Norymbergi, datowany 29 stycznia 1946 roku. Reakcją Firera na wiadomość o załamaniu się włoskich wysiłków na rzecz wojny było wydanie rozkazu zabicia lub usunięcia papieża, strącenie stronu króla Wiktora Emanuela i uwolnienia za wszelką cenę Mussoliniego. Duce uwolniono podczas akcji wysokogórskiej. Jednakże geniusz wywiadu i kontrwywiadu niemieckiego, admirał Canaris, pokrzyżował plany aresztowania papieża i króla, gdyż udało mu się podczas dramatycznego śniadania w Wenecji uprzedzić antyfaszystów włoskich generała Amego o przygotowywanym uderzeniu. Tak tworzy się historia. Monarchia włoska nie mogła wytrzymać podobnej dwulicowości. Mussolini później powiedział mi, powinienem był wygnać króla po zdobyciu Abyssinii i ustanowić republikę. Badolio musiał podać się do dymisji 5 czerwca 1944 roku. Król abdykował na korzyść syna Humberta, którego panowanie trwało zaledwie kilka tygodni. 12 czerwca 1946 roku po referendum proklamowano Republikę Włoską. Oddano dwanaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć głosów za Republiką, a dziesięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery za księciem Humbertem. Jestem jednak szczerze przekonany, że Dom Sabaucki upadł 25 lipca 1943 roku, kiedy ubrany w mundur marszałka Wiktor Emanuel kazał aresztować ducze, choć niedawno obejmował go po bratersku. Minister spraw zagranicznych Guarilia pisał w swojej nocie protestacyjnej, że dawni faszyści współpracowali z nami. Prawie ich nie spotykaliśmy. Prawdziwych faszystów zdziesiątkowała wojna, ponieważ brali udział w walkach. Ci, którzy przetrwali, byli na froncie w brygadach czarnych koszul. Za przykładem większości członków Wielkiej Rady Faszystowskiej, którzy opuścili dawnego przywódcę, gdy znalazł się w tarapatach, poszli inni. Wielu krytykowało Benito Mussoliniego, tym bardziej zaciekle, im bardziej ofiarnie do niedawna działali w organizacjach faszystowskich. Nie pamiętano już, że w 1922 roku faszyzm wydobył Włochy z chaosu i umocnił chwiejny tron. Nie zastanawiano się już nad aspektami moralnymi i socjalnymi, doktryny faszystowskiej, ani systemem korporacyjnym, umożliwiającym wspólną pracę robotnikom, technikom i pracodawcom. Zdawaliśmy sobie sprawę, że wszystkie te problemy nie miały już znaczenia. Dla wielu ludzi najważniejsze stało się uratowanie swoich dóbr, interesów i bliskich osób. Wróg umocnił się na ojczystej ziemi, wypadało więc jak najszybciej przejść z obozu pokonanych do zwycięzców. Pisałem już, że Mussolini pomylił się, angażując się w tę wojnę, lecz w 1939 roku. A zwłaszcza w 1936 przeciw niej było bardzo niewielu przywódców faszystowskich. Należy powtórzyć, że w tej sprawie pamiętniki hrabiego Cziana poprawiono. Zresztą bezwarunkowa kapitulacja została narzucona królewskiemu rządowi włoskiemu. Lektura wspomnień Montgomerego jest w tej sprawie bardzo pouczająca. Spośród niewielu wiernych działaczy i przywódców faszystowskich niektórzy ukryli się, innych osaczyli lub zabili obrońcy sprawiedliwości, zaspokajając zadawnioną nienawiść do faszyzmu. 23 sierpnia Ettore Mutiego, dawnego sekretarza generalnego partii faszystowskiej skazanego na areszt domowy, zabrano do Fregene i zlikwidowano. Wtedy Ciano... Zaczął się naprawdę bać. Radlowi powiedziano, że pozostający na wolności członek Wielkiej Rady, Carlo Skorca, wyglądał, jakby go maltretowano. On jednak nic nie wiedział albo nie chciał wiedzieć. Ten człowiek był skończony. Jeśli chodzi o Roberto Farina Siego, którego propozycję początku obrad w Wielkiej Radzie zaaprobowano przewagą tylko jednego. Jego osobistego głosu to przebywał on w Niemczech, w których spotkał się z Führerem, Göringiem, Goebbelsem, Ribbentropem, Himmlerem i innymi przywódcami Rzeszy. Najwięcej odwagi cywilnej, wierności i poświęcenia wykazywała młodzież włoska. Dowiedzieliśmy się, że grupy młodych oficerów chciały uwolnić Mussoliniego. Oni byli jednak znani, a w związku z tym pilnowani my bylibyśmy natomiast bardzo nieostrożni kontaktując się z nimi obawiałem się że spróbują oni uwolnić ducze i wezmą się za to po amatorsku przypuszczałem że w zaistniałej sytuacji król następca tronu lub badolio natychmiast przekażą mussoliniego Anglikom lub Amerykanom nie mieliśmy więc czasu do stracenia a przygotowania operacji pochłonęło go bardzo dużo w komando Exordinary Charles Foley pisze bardzo słusznie. Skorceny, którego zamieszanie polityczne we Włoszech odciągało od głównego celu, jakim było uwolnienie Mussoliniego, dowiedział się, że zatrzymano go po wyjściu z willi Savoia 25 lipca około godziny 17 i wywieziono w niewiadomym kierunku. W tej sprawie krążyły najróżniejsze pogłoski. Skorzeny zrozumiał, że w celu utrudnienia poszukiwań rząd Badolia rozpuszczał sprzeczne plotki. Rzekomo tajne raporty, dostarczone generałom, ambasadorom, a nawet niektórym dostojnikom z Watykanu, były tylko wymysłami. Mussolini był w jakimś sanatorium ciągle przetrzymywano go w Rzymie. Wiedziano z pewnych źródeł, że został zabrany samolotem do Portugalii. Nawiasem mówiąc, samolotem do Lizbony zabrano nie innego, jak Grandiego, aby tam nawiązał kontakt ze sprzymierzonymi i sfinalizował zawarcie separatystycznego pokoju. Dzięki listowi włoskiego karabiniera, zakochanego w pokojówce, dowiedzieliśmy się, że Duce jest więziony na wyspie Ponca, na której ów gorący amant stacjonował. Mussolini powiedział mi później że mieszkańcy wyspy z burmistrzem, lekarzem i aptekarzem na czele, zgotowali mu wzruszające przyjęcie. Spędził tam tydzień zamknięty w domu nad morzem. Byłem dobrze pilnowany, powiedział, szpiegowany dzień i noc. Karabinierzy nie pozwalali zbliżać się do mnie ludności. Często ich zmieniano w obawie, że przejdą na moją stronę. Jedzenie było złe, lecz potajemnie przesyłano mi owoce. Policjanci patrolowali nocą okolice ze specjalnie szkolonymi psami. Moje myśli biegły ku Włochom, ku tym, którzy jeszcze walczyli, mojej rodzinie i wszystkim, których kocham. Myślałem również o ludzkiej niewdzięczności. Byłem pewien, że wy, Niemcy, mnie nie opuścicie, ale jak wpadliście na mój ślad? Małe schody prowadziły z domu do Morza Tyryńskiego, którego fale zalewały ostatnie stopnie. Dzień 29 lipca wydawał mi się bardzo długi. Był to dzień moich sześćdziesiątych urodzin. Obserwowałem horyzont, spodziewając się zobaczyć w oddali nieprzyjacielski krążownik. Komu miano przekazać Mussoliniego? Anglikom czy Amerykanom? Pytanie pozostaje ciągle aktualne. 8 września około godziny 18. Radio Algier podało. Mussolini. Były Ducze zostanie przekazany Anglikom. Wynikło nieporozumienie pomiędzy księdziem Humbertem a Badoliem. Premier obawiał się, żeby nie wyszła na jaw korespondencja między Mussoliniem a Churchillem. Wśród royalistów dominowała tendencja anglofilska, co być może wyjaśnia nieznany do tej pory fakt, że Amerykanie również szukali miejsca uwięzienia Ducze. Po wojnie miałem przyjemność poznać bardzo sympatycznego Amerykanina. John Ringlinga Norta, właściciela największego na świecie cyrku, opowiedział mi, że od bardzo wysoko postawionej osoby, jego brat Henry, kapitan oddziału komandosów armii amerykańskiej, otrzymał 9 lub 10 września 1943 roku rozkaz aresztowania Mussoliniego. Przetrzymywanego zdaniem amerykańskich służb wywiadowczych na wyspie Ponca. Wkrótce osobiście spotkałem Henry'ego Ringlinga, Norta. Był równie sympatyczny jak jego brat i opowiedział mi swoją przygodę ze szczegółami. 11 września 1943 roku oświadczył: Wylądowałem na Poncie na czele mojego oddziału. Włosi byli naszymi dobrymi przyjaciółmi. Miałem więc nadzieję, że wszystko potoczy się szybko i bezproblemowo. Jednakże ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu zdziwieni i podejrzliwi karabinierzy powiedzieli mi, że ducze nie było tam już od rana 8 sierpnia. Nocą z 7 na 8 sierpnia, około godziny trzeciej, wypłynął w nieznanym kierunku na starym torpedowcu francuskim Panthère. Na wyspę Madalena, na której zresztą też już go nie było. Nie wiedziałem o tym. Początkowo byłem nieufny, ale potem musiałem pogodzić się z rzeczywistością. Domyśla się pan, co myślałem wtedy o naszych służbach wywiadowczych, krótko mówiąc, spędziłem na wyspie noc, czekając na rozkazy. nazajutrz sztab karabinierów powiadomiono, że oddział komandosów pod... Pańskim dowództwem uwolnił Mussoliniego, więzionego w masywie Gran Sasso. Natychmiast staliśmy się podejrzani. Karabinierzy z Polacy bez wątpienia zostali poinformowani przez przełożonych, że mogłem być dowódcą przebranych za Amerykanów żołnierzy niemieckich. Z pewnością przypuszczali, że przybyliśmy jeszcze później niż sławni karabinierzy z operetki Offenbacha. Na kilka godzin sam stałem się więźniem na wyspie. Ta nieprawdopodobna, śmieszna sytuacja, która mogłaby zrodzić się w wyobraźni plauta lub goldoniego, podtrzymywana przez dialog głuchych we włoskim wydaniu, w końcu się wyjaśniła. Inteligentny i obdarzony poczuciem humoru Henry Ringling opisał mi z talentem te nadzwyczajnie śmieszne przygody. Gdybym wierzył w informacje dostarczane do naczelnego dowództwa Wehrmachtu przez Kanalisa, podobne przygody zdarzałyby się również mnie. Radl i ja uważaliśmy już wtedy, że admirał nie jest dobrym informatorem. Jeśli chodzi o wywiad amerykański, to działał on jeszcze mniej precyzyjnie i ze znacznym opóźnieniem. Obawy Mussoliniego tylko nieznacznie były przesadzone. Generał Castellano wielokrotnie zaprzeczał, Jakoby królewski rząd miał kiedykolwiek zamiar przekazać Mussoliniego wrogom. Podobne deklaracje składał też Badoglio. Wiadomo jednak, że Ducze miał być im przekazany 21 września 1943 roku. Winston Churchill powiedział w Izbie Gmin podczas debaty przy drzwiach zamkniętych. Bezwarunkowa kapitulacja zakłada oczywiście przekazanie zbrodniarzy wojennych w ręce zwycięzców. W stosunku do osoby pana Mussoliniego przewidziano jednak specjalną klauzulę. Jej ogłoszenie nie było możliwe przed lądowaniem we Włoszech i zawieszeniem broni. Wyjawiłoby bowiem intencję rządu włoskiego wrogowi, który wtrącał się we wszystkie sprawy państwowe i wciąż trzymał ster w ręku. Mieliśmy wszelkie podstawy sądzić, że Mussolini jest w bezpiecznym miejscu i dobrze strzeżony. Uniemożliwienie mu ucieczki było nawet w interesie rządu Batolia. Mussolini był przekonany, iż zostanie przekazany aliantom Dokładnie takie mieliśmy zamiary i zrealizowalibyśmy je, gdyby nie przykry zbieg okoliczności Środki podjęte przez rząd Badolia w sprawie Mussoliniego były dokładnie przestudiowane i doskonałe pod każdym względem Nie przewidziano jednak desantu spadochronowego na dużą skalę dokonanego przez Niemców w Gran Sasso. Na uwagę zasługuje fakt, że w celu zapewnienia mu rozrywek w czasie niewoli Hitler polecił przekazać Mussoliniemu dzieła niczego i kilka innych wydawnictw. Musiał więc być świetnie poinformowany o miejscu i warunkach jego przetrzymywania. Przedsięwzięcie było szalenie odważne i wykonane bez liczenia się z kosztami. Mamy więc dowód, że nowoczesna wojna stwarza wiele możliwości dla podobnych akcji. Nie sądzę, aby rząd Badolia, który postawił wszystko na jedną kartę, czegokolwiek zaniedbał. Karabinierzy otrzymali rozkaz zabicia Mussoliniego przy najmniejszej próbie uwolnienia go przez Niemców. Niemieccy strzelcy spadochronowi, którzy wylądowali, w Gran Saso uniemożliwili spełnienie tego polecenia, czyniąc ich odpowiedzialnymi za zdrowie i odpowiednie traktowanie więźnia. Churchill nie ujawnił także po 8 września tajnej klauzuli zawieszenia broni. Myli się, uważając, że Hitler znał miejsce uwięzienia ducze. Dzieła niczego ofiarowanemu Soliniemu przez Filera z okazji jego sześćdziesiątych urodzin przekazał rząd Badolia. Podkreślam, że w Gran Sasso nie nastąpiło lądowanie na ogromną skalę. Niewola Duce skończyła się, gdy osiemnastu niebędących strzelcami spadochronowymi żołnierzy i dwóch pilotów spadło z nieba i obsadziło hotel Campo Imperatore. Zobaczymy, jak do tego doszło. Rozdział drugi. W poszukiwaniu Duce. Wróżki i Abwera, Abstynent Warger udaje pijaka. Nurkuje wraz z Heinklem. Trzy żebra złamane. Mussolini na wyspie Madalena. OKW każe nam go szukać. Na wysepce w pobliżu Elby. Udaje mi się przekonać Hitlera. Skorceny, jeśli się panu nie uda, będę musiał pana wyprzeć. Cztery stracone dni. Ducze nie ma na Madalenie. Potwierdzenie informacji Ducze jest w Grand Sasso. Decyzja o operacji. Sztab generała studenta przewiduje 80% strat technicznych. Nieład we włoskich siłach zbrojnych. Churchill i Roosevelt wzywają do powstania, którego unikamy dzięki mądrości Feldmarszałka Kesselringa. Przykry incydent. Na rozkaz generała studenta tłumaczę majorowi Morsowi plan i cel operacji. Hauptsturmführer Mandel przewozi do Monachium donne Rachele, Anna Maria. I Romano Mussolini. Plan koszmar generała Soletiego. Student. Jestem pewien, że każdy spełni swój obowiązek. Bombardowanie i start w godzinie X. Mówi się, że aby móc rządzić, trzeba umieć przewidywać lub odgadywać. Reichsführer SS Himmler. Wierzył we wróżby. Mogę zapewnić, że Adolf Hitler w nie wierzył. Czytałem, że jasnowidząca Madame Frey doradzała potajemnie prezydentowi Płankaremu, Sławna Madame de Tebes radziła Edwardowi de la Dierowi, a Winston Churchill bardzo cenił uchodźcę z Węgier, maga Ludwika von Wola. Niewykluczone, że Wol nadawał wymowie ciał astralnych akcent stalinowski. Himmler wypytywał wróżbitów i astrologów, by ujawnili mu miejsce, w którym przebywa uwięziony Mussolini. Nie wiem, jakie wróżki były w służbie Reichswirera. Pewne jest jednak, że we Włoszech ani fusy od kawy, ani tarot, ani kryształowe kule w niczym nam nie pomogły. Nie pamiętam już dokładnie, czy 10 czy 11 sierpnia dowiedzieliśmy się, że Mussoliniego wywieziono z pący okrętem wojennym w nieznanym kierunku? Generał Student przekazał mi wówczas telegram o KWU ze wskazówką, że Ducze jest więziony w porcie La Spezia na krążowniku Italia. Himmler w telegramie ponaglał, abyśmy jak najszybciej uwolnili Mussoliniego. Atak na krążownik bez pomocy choćby niektórych członków załogi wydał mi się jednak niemożliwy. Wkrótce okazało się, że wiadomości przekazane mi przez OKW i Himmlera były fałszywe. Zadziałał Kanaris, astrolog, czy obaj. Karl Radl napisał. Około 15 sierpnia kilka potwierdzających się informacji pozwoliło nam odkryć interesujący ślad w północnej części Sardynii. Dowiedzieliśmy się iż niektórzy członkowie milicji faszystowskiej są przetrzymywani na wysepce Di Porco. A na sąsiedniej kaprerze budowany jest obóz koncentracyjny. Zgodnego zaufania źródła dowiedzieliśmy się, że ostatnio wzmocniono garnizon położonej tuż przy północno-wschodnim krańcu Sardynii wysepki Santa Maddalena. Naszym informatorem był komandor-podporucznik Hunaus. Niemiecki oficer łącznikowy przy włoskim dowództwie portu Santa Madalena. Przedyskutowaliśmy problem z generałem studentem. Ustaliliśmy, że Haupt Sturmführer Skorzeny uda się w to miejsce, aby zorientować się w sytuacji, a towarzyszyć mu będzie jedyny z oficerów mówiący perfekcyjnie po włosku Unter Sturmführer Warger. Otto Skorzeny zdecydował, że Warger Odwiedzi bary na Santa Madalenie i odegra rolę pijaka. Na nieszczęście warger był jedynym abstynentem spośród ochotników z Fridentalu. We dwóch ze Skorcenem uczyliśmy wargera picia. Poszły większe ilości asti spumante grapy i kianti Pomagaliśmy mu trochę w celu dodania otuchy. Warger początkowo był zadziwiająco odporny na działanie najróżniejszych alkoholi. Obowiązek jednak przede wszystkim, to też warger doskonale odegrał rolę podpitego marynarza. 18 sierpnia wylecieliśmy we dwóch z wargerem na pokładzie Heinkla 111 z położonego blisko Rzymu Chiampino na sardyńskie lotnisko Vieno Fiorita. Podstawił tam swój samochód i szybko przebyliśmy osiemdziesiąt kilometrów górskiej drogi wiodącej do leżącego na północy palał. Napotkany niemiecki dowódca dwóch batalionów artylerii przeciwlotniczej poinformował mnie, że chorego ducze odwieziono do klasztornego szpitala w Santa Maria, małej wiosce położonej przy drodze, którą niedawno przejeżdżaliśmy. Wydawało się dziwne, że w okolicy nie widziałem ani jednego karabiniera. Hunaus słyszał coś o willi Weber albo Weber położonej tuż za miastem Santa Madalena. Od kilku dni biały wodnosamolot Czerwonego Krzyża zakotwiczony był w małej zatoczce tuż przed willą. Nie zdradzając początkowo Hunausowi celu mojej misji, uzyskałem zgodę, by wziąć do siebie przebranego za marynarza Wargera, który uchodzić miał za tłumacza. Po powrocie do Vieno fiorita poprosiłem pilota o przelot nad Madaleną. Chciałem z wysokości czterech tysięcy metrów zobaczyć całą wyspę oraz Sardyński Brzeg i zrobić zdjęcia. Usadowiony w przedniej wieżyczce przy działku pokładowym kończyłem obserwację, kiedy usłyszałem głos tylnego strzelca. — Uwaga! Dwa angielskie myśliwce z tyłu! Z palcem na spuście działka oczekiwałem ataku. W tym momencie zgasł lewy silnik i samolot przechylił się do przodu. Uderzyliśmy z impetem w wodę. Na moment straciłem przytomność, szybko jednak nurkowałem w poszukiwaniu aparatu fotograficznego i teczki, podczas gdy pierwszy i drugi pilot wodowali łódkę ratunkową. Zanim Heinkel pogrążył się w wodzie, zdołaliśmy uratować jeszcze dwóch członków załogi. Schroniliśmy się na przybrzeżnej skale. Skąd po kilku godzinach ściągnął nas krążownik pomocniczy włoskiej obrony przeciwlotniczej. Byłem ranny w prawe ramię i miałem złamane trzy żebra. Dowódca krążownika zachowywał się bez zarzutu, ale dopiero o godzinie dwudziestej trzeciej dotarłem na Korsykę, do zajętego wówczas przez Włochów Bonifacio. Straciłem sporo czasu na dojazd do położonej w północnej części wyspy Bastii, i rozmowę z dowódcą brygady Waffen-SS. Heinkel nie został zestrzelony przez pilotów angielskich myśliwców. Padł ofiarą włoskiej benzyny, którą pilot zatankował wbrew mojej razie w wienofiorita Zrobiona kilka dni później analiza wykazała zawartość procent wody. We Frascati czekał Radl. Nie mając ode mnie wiadomości... Udał się wieczorem, 18 sierpnia, do sztabu generała studenta, w którym jakiś pułkownik zapytał go. — Czy pan wie, że Skorceny wpadł do wody? Radl był zdziwiony. — Dlaczego natychmiast go nie powiadomiono? Pułkownik wzruszył ramionami, ale Radl był nieustępliwy. — Jak to, wpadł do wody? — Chce pan powiedzieć, że... E, — 11 111 spadł do morza. — Ale gdzie? Kiedy? Czy Skorceny i załoga ocaleli? — nie wiedział. Prawdopodobieństwo mojego przeżycia uznał za mały, gdyż na 100 H, 111, które spadły do morza, uratowano tylko jedną załogę. Radl natychmiast domagał się przyjęcia go przez generała studenta, który jednak też nie znał szczegółów. A jeśli okawu wyda rozkaz wykonania operacji, alarich. W takim przypadku, stwierdził generał, trzeba by wszystko zadziałało bez zarzutu. Dopiero 20 sierpnia radl dowiedział się, że uszliśmy całą. Następnego dnia wróciłem do Frascati. Kapler poinformował mnie, że Edda ciano, która wróciła właśnie z Niemiec, napisała do ojca list zaadresowany na Madalena: W porozumieniu z generałem studentem i kriegsmarine, komandorem gerhardem von Kampsem, i komandorem podporucznikiem Maksem Schulcem, dowódcą ścigaczy na morzu śródziemnym podjęliśmy w zasadzie decyzję o operacji wtedy nadeszła wiadomość od Wargera który oczywiście został na miejscu by nadzorować willę Weber Warger widział Mussoliniego 23 sierpnia wyleciałem z Radlem innym H 11 z pratika di Mare do Vieno Fiorita, skąd szybko dotarliśmy na Madalene. Warger założył się z pewnym ogrodnikiem, że Mussolini nie żyje. Chcąc wygrać zakład, handlarz warzywami pokazał mu, co prawda z dużej odległości, ducze na tarasie willi. Na własną odpowiedzialność dopuściliśmy Hunauza do tajemnicy. Wróciliśmy do Frascati by za zgodą studenta i przy współpracy Kriegsmarine przygotować operację Wtedy nadeszła z OKW następująca wiadomość Według informacji Abwery Mussolini jest więziony na wysepce w pobliżu Elby Hauptsturmführer Skorzeny ma natychmiast przygotować operację powietrzno-desantową Zakończenie przygotowań zasygnalizować OKW, które ustali datę akcji na skutek tego telegramu poprosiłem o prawo towarzyszenia wezwanemu do kwatery głównej generałowi studentowi. Zamierzałem osobiście, gdyby to okazało się możliwe, wytłumaczyć Fillerowi, że Ducze jest na pewno na Madalenie. W wilczym szańcu znalazłem się w tej samej sali, w której kilka tygodni wcześniej Hitler wydał mi rozkaz odnalezienia jego włoskiego przyjaciela. Tym razem przy stole obecni byli również najwyżsi dygnitarze Rzeszy. Po prawej ręce Hitlera, Feldmarszałek Keitel i generał-pułkownik Jodl. Z lewej strony minister spraw zagranicznych von Ribbentrop, Himmler, Student, a dalej wielki admirał Dynis i marszałek Göring. zająłem miejsce między nim a generałem Jodlem. Generał Student natychmiast oddał mi głos. Przyznam się, że początkowo miałem tremę. Znając jednak bardzo dobrze całą sprawę, wytłumaczyłem w możliwie najbardziej zrozumiały sposób, dlaczego doszliśmy do wniosku, iż Ducze jest na Santa Madalenie, w Willi Weber. Musiałem opowiedzieć o naszym abstynencie, Wargerzy. Göring i Deniz uśmiechnęli się. Wzrok Himmlera pozostał zimny za ukłonami. W oczach Hitlera dostrzegłem ironię. Wstał, uścisnął mi rękę i powiedział: — Wierzę panu, Skorceny. Operacja w pobliżu Elby zostanie odwołana. — Przyjrzyjmy się pańskiemu planowi dotyczącemu Madaleny. Spojrzałem na zegarek. Mówiłem już pół godziny. Wyłuszczyłem plan, którego istotę zilustrowałem kilkoma szkicami. Hitler, Gering i Jodl przerwali mi pytaniami. Wtedy zrozumiałem, że wygrałem. W planie przygotowanym przez Radla i Kriegsmarine przewidziano atak o świcie i pełne zaskoczenie jako gwarancję sukcesu. W przeddzień akcji flotylla ścigaczy, każdy z dwiema torpedami i dwoma działkami dwudziestomilimetrowymi, miała pod pretekstem kurtuazyjnej wizyty zakotwiczyć w porcie Santa Madalena i pozostać tam jeszcze następnego dnia, a do zatoki miały wpłynąć nasze trałowce z położonej naprzeciw wyspy bazy w Palau. Na pokładzie trałowców miał znajdować się mój oddział i kompania żołnierzy Waffen-SS z brygady korsika którą mi podporządkowano pod osłoną ścigaczy powinniśmy wylądować w zwartym szyku należało jednak jak najdłużej utrzymywać pozory odwiedzin lub manewrów gdyż naszym celem było maksymalne zbliżenie się do willi weber bez przelewu krwi później trzeba było działać w zależności od warunków ponieważ w willi strzegło dzień i noc stu karabinierów i policjantów Potrzebowałem ścigaczy komandora podporucznika Maxa Schulza, a także kilku czołowców i kompanii Waffen SS z Korsyki. Baterie artylerii przeciwlotniczej z Korsyki i Sardynii miały nam zapewnić ochronę przed lotnictwem. Obawiałem się tylko spóźnionej reakcji baterii włoskich. Kable telefoniczne łączące wille z koszarami Regia Marina mieszczącymi dwustu podchorążych mieliśmy oczywiście przeciąć. Specjalna grupa otrzymała rozkaz unieszkodliwienia dwóch myśliwców włoskich, ubezpieczających każdy lot samolotu Czerwonego Krzyża. Führer zaakceptował projekt. Admirał Dynitz miał wydać odpowiednie rozkazy jednostkom Kriegsmarine. Mnie powierzono kierowanie operacją. Hitler odwołał mnie na bok. — Jeszcze słowo, Hauptsturmführer Skorceny. Możliwe, że w chwili, gdy wydam rozkaz rozpoczęcia operacji, nowy rząd włoski będzie wciąż przynajmniej formalnie naszym sprzymierzeńcem. Gdyby atak się nie udał lub Mussoliniego nie było na Madalenie, będę musiał wobec opinii publicznej zdezawuować pana przedsięwzięcie. Będzie to znaczyło, iż działał pan z własnej inicjatywy i bez powiadomienia przełożonych. To też poniesie pan konsekwencje niesubordynacji lub aktu nierozwagi. Myślę, że rozumie pan dlaczego w przypadku niepowodzenia będą zmuszony wbrew sobie pana oskarżyć Rozumiałem i powiedziałem to Chciałem się odmeldować po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań Denica i rozbawieniu Geringa zapewnieniem że Heinkel 111 może być użyty jako okręt podwodny kiedy podszedł do mnie Hitler uścisnął mi dłoń i spojrzał w oczy Uda się panu skorceny Powiedział: Jestem tego pewien. Nie musiałem próbować szczęścia w końcu sierpnia na Santa Madalenie, ani rozpoczynać operacji, gdyż dowiedziałem się, że Mussoliniego wywieziono wczesnym rankiem wodno samolotem Czerwonego Krzyża. Pisałem już, że po naszym powrocie do Rzymu 29 sierpnia zapoznaliśmy się z wręczoną przez ministra Guargilię von Mackensenowi notę, Protestacyjną dotyczącą niemieckich przygotowań do zamachu stanu 28 sierpnia. To była przewidywana data uwolnienia Ducze, a nie dzień operacji Alarich, której daty nigdy nie ustalono. Raport Canarisa o niezłomnej wierności monarchistycznego rządu wobec Osi rozśmieszył nas. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Ducze wywieziono z Ponsy, w telegramie z OKW sugerowano nam, że może znajdować się w Las Pezzi na krążowniku Italia. Była to nieprawda. Odnaleziony ślad prowadził do wysepki Santa Madalena. Wtedy OKW podało, że Mussolini znajduje się w pobliżu Elby. To także okazało się nieprawdą. Straciliśmy kilka ważnych dni. Udało mi się przekonać Hitlera, że Duce jest na Santa Madalenie, ale dziwnym trafem wywieziono go stamtąd w przeddzień akcji, której datę znało tylko bardzo wąskie grono osób. Skąd pochodziły przecieki? Dzięki Kaplerowi dowiedzieliśmy się, że szef wojskowego wywiadu i przyjaciel admirała Canarisa, generał Cezare Amme, był od dawna znany jako antyfaszysta. Wiedzieliśmy też, że szef wywiadu marnarki w Królewskiej, admirał Franco Maugeri który towarzyszył Mussoliniemu na korwecie sefone, na trasie z Gaety na Ponce, był przyjacielem zarówno Amego, jak i Canarisa. W uznaniu zasług Maudzieriego odznaczono po wojnie amerykańskim orderem. Zauważyliśmy, że w otoczeniu generała Studenta nie działo się najlepiej. Razem z Radlem stwierdziliśmy, iż w sztabie elitarnego korpusu nie brakowało defetystów. Po naszym przybyciu do Frascati pewien major zapytał nas ironicznie czy wiemy, że wojna jest przegrana. Po fiasku na Madalenie wielokrotnie zauważyliśmy, że nie wykazano minimum dobrej woli, by nam pomóc. Wydawało się, że uważano nas za szaleńców dążących uparcie do himerycznego celu. Powiedzieliśmy o tym generałowi studentowi. Ku naszemu wielkiemu zdumieniu zdawał on sobie sprawę ze stanu ducha niektórych współpracowników. Niemniej jednak, jak powiedział, nie mógł się bez nich obejść. Kształcenie strzelca spadochronowego Wyjaśnił, wymaga specjalnego technicznego treningu. Nie można zostać łatwo oficerem naszej broni, a ci, o których mówicie, których znam lepiej niż wy, skakali nad narwikiem. Eben. Eml. Rotterdamem i kretą, jestem pewien, że nadal wypełniają swoje powinności. Wtedy Radl, który potrafił mówić bez ogródek, podniósł głos. Pozwalam sobie stwierdzić, panie generale, że oficer nie może brać udziału w wojnie, którą uważa za przegraną. Jest to rodzaj mentalności, której nie rozumiemy i nie zrozumiemy nigdy. Zrobiłem co w mojej mocy, by rozmowa potoczyła się na inny temat. Miałem towarzyszyć studentowi do Vinia del Valle, położonego na północ od Rzymu, nad jeziorem Bracciano. Odnalazłem tam przypadkiem ślad wodno samolotu Czerwonego Krzyża. Przybyłego 27 sierpnia z Madaleny Po odrzuceniu fałszywych tropów prowadzących do szpitali Perudzi, nad jezioro Trazymeńskie, kolejne potwierdzające się informacje dowiodły, że ducze zabranego z wodno-samolotu Vigna del Valle przewieziono ambulansem do masywu Gran Sasso. Depesza radiowa jakiego generała jego. Generalnego inspektora policji, przechwycona przez służby kaplera, przekonała nas ostatecznie, że trop prowadzący od jeziora Bracciano do Gran Sasso był dobry. Przygotowania do zabezpieczenia Gran Sasso zakończone. Czueli dowodził siłami policji wojskowej karabinierzy, które pilnowały Mussoliniego w hotelu w schronisku dla narciarzy l'albergo Campo Imperatore położonym na wysokości 2212 metrów. Do schroniska dostać się można było wyłącznie kolejką linową. Potrzebowaliśmy zdjęć lotniczych. Generał Student kazał swemu oficerowi rozpoznawczemu, kapitanowi Langutowi użyć samolotu wywiadowczego z dwiema automatycznymi kamerami na pokładzie. Samolot E-111 znajdował się jednak we Francji, w Nancy i mógł wylądować w Rzymie 8 września. Pilot wiedział tylko, że chcieliśmy przelecieć nad Rimini, Anconą i Peskarą i wrócić tą samą trasą prowadzącą nad Arbucami, 2900 metrów nad poziomem morza i Grand Sasso, aż do Ravenny. Langut miał wykonać zdjęcia. Gdy znaleźliśmy się na pokładzie, oświadczył nam, że kamery automatyczne nie działają, a nie mamy czasu na ich naprawę. Popatrzyliśmy na siebie z radlem zdziwieni. Langut pokazał nam, jak posługiwać się ciężkim aparatem, w którym film trzeba było przesuwać korbką. Sam nie miał zamiaru tego robić. W czasie pierwszego przelotu musiałem jakoś lepiej czy gorzej zrobić te zdjęcia. Samolot leciał na wysokości pięciu tysięcy metrów z prędkością 370 km na godzinę, przy temperaturze minus osiem stopni Celsjusza. Byłem w samej koszuli. Mój tors wystawał w połowie skadłuba przez lukę do wsiadania w podłodze tylnej wieżyczki, a radle siedział mi na nogach, abym nie wypadł. W celu wciągnięcia mnie na pokład drugi pilot musiał pomóc radlowi, który nie mógł się podnieść. W drodze powrotnej Radle zajął moje miejsce. Ukończyliśmy podróż zmarznięci do Oszpiku Kości. Uzyskane fotografie nie dały nam właściwego wyobrażenia co do nachylenia górskich płaszczyzn, na których mieliśmy wylądować koło Campo Imperatore. Awaria podwójnej, robiącej stereoskopowe zdjęcia kamery, okazała się zresztą niewielka. W przeciwnym przypadku generał student spostrzegłby, że teren pokryty był skałkami, a jego pochylenie przypominało skocznię narciarsko. Z pewnością zabroniłby przeprowadzić operację. Kapitan Langut oddał nam oczywiście przypadkowo przysługę. Od wieczora 8 września przygotowywaliśmy z Radlem naszą operację. Jedyną normalną drogą wiodącą do hotelu schroniska była kolejka Kalinowa, której dolna stacja znajdowała się w Aserdzi. Miała ona połączenie telefoniczne z hotelem i była strzeżona na dole i na górze. Można ją było unieruchomić lub całkowicie zniszczyć na obu stacjach. W tych warunkach zaskoczenie było niemożliwe. Strzelcy, wspinający się w ataku po stromych górskich stokach, zostaliby natychmiast przez Włochów zauważeni. Nie mogliśmy więc dotrzeć do celu kolejką ani pieszo. Nie wątpiliśmy, iż wydano by rozkaz zabicia Mussoliniego, gdyby strażnicy uznali, że chcemy go uwolnić. W tym przypadku Churchill powiedział prawdę w Izmie Gmin we wrześniu 1943 roku. Desant spadochronowy sprawiłby nam także duże problemy. W rozrzedzonym powietrzu przy wietrze lot spadochroniarzy byłby zbyt szybki, a lądowanie niedokładne. Narzucało się użycie śmigłowców, ale ośrodek w Erfurcie nie mógł nam ich przekazać. Pozostał inny rodzaj desantu powietrznego, uwzględniający wykorzystanie szybowców transportowych, który natychmiast przestudiowaliśmy z Radlem, a następnie z generałem Studentem i jego sztabem, pułkownikiem tretnerem, majorem Kolanim i kapitanem Langutem, nie ukrywali swego sceptycyzmu. Proponowaliśmy, by wylądować na łące koło campo imperatore w dwunastu szybowcach transportowych. DFS 230. Każdy z nich mógł zabrać dziewięciu ludzi i pilota. Powinniśmy mieć więc do dyspozycji 108 ludzi. Generał student i jego sztab zwrócili mi jednak uwagę, że na wysokości przekraczającej 2000 metrów rozrzedzenie powietrza znacznie wzmoży niebezpieczeństwo przy lądowaniu szybowców. Nikt wcześniej nie próbował podobnego wyczynu. Sztabowcy przewidywali 80% strat technicznych. To znaczy, że oprócz nas zaledwie 20 żołnierzy zdolnych do boju mogłoby podjąć walkę z przeszło 200 karabinierami uzbrojonymi na pewno w karabiny maszynowe, broń automatyczną i granaty. Generał Student uważał, że akcja będzie niezwykle trudna, gdyż istniała groźba rozbicia szybowców podczas lądowania. Także lądowanie pod ostrym kątem byłoby samobójstwem, oświadczył. Formalnie zakazują takiego lądowania. Karabinierzy tworzyli zdyscyplinowany korpus ochotniczy. Wiedzieliśmy, że ich morale było inne od reszty armii włoskiej i większość strażników chciała wkupić się w łaski nowego reżimu. Byłem pewien, że jeśli da im się czas i możliwość, będą się bić. Potrzebne więc było całkowite zaskoczenie. Mussolini powinien znaleźć się bezpiecznie w naszych rękach po niespełna pięciu minutach. Hitler jednak dał mi rozkaz, który, co zrozumiałe, zamierzałem wykonać najlepiej i najszybciej, jak potrafiłem. Nie chciałem, by Włosi raz jeszcze wywieźli sławnego więźnia. Te osiemdziesiąt procent strat technicznych wydało mi się szacunkiem skrajnie pesymistycznym. Jak można było tak precyzyjnie określić prawdopodobne straty, skoro nigdy nie lądowano szybowcami transportowymi w podobnych warunkach? Po długich dyskusjach z szefem sztabu i kapitanem Langutem który skakał na Eben Emael, oświadczyłem. Panowie, jestem gotów wykonać każdy plan lepszy od naszego. Generał student wyraził w końcu zgodę na proponowaną przeze mnie operację, lecz pod warunkiem, że szybowce wylądują lotem ślizgowym na terenie położonym przed schroniskiem. Podczas gdy planowaliśmy operację, w Rzymie panowało ogromne zamieszanie. Po wybuchu radości wśród mieszkańców spowodowanej ogłoszeniem, wieczorem, 8 września, separatystycznego zawieszenia broni, nastąpiły wrogie manifestacje, paniczne ucieczki oraz pełne rozprzężenie w armii. W ogłoszonym miastem otwartym Rzymie, z którego uciekł rząd królewski, codziennie ogłaszano alarmy lotnicze. Amerykanie i Anglicy nie szczędzili miastu bomb. Na szczęście ani ludność, ani armia nie posłuchały rozkazów Badoria, który przed ucieczką o świcie 9 września zobowiązał wojsko do energicznego oporu w razie wszelkiej próby agresji ze strony Niemców. Alianckie radio. A 11 września osobiście Churchill i Roosevelt wzywali naród włoski do powstania przeciw nam. Czy obaj mężowie stanu byli świadomi odpowiedzialności, jaką na siebie brali? Było to przecież jawne wezwanie do zbrojnego powstania typu komunistycznego. Ludność cywilna nie poszła jednak za kilkoma marksistowskimi przywódcami, którzy dostali broń od generała Carboniego. W nocy z 7 na 8 września na mój rozkaz ochotnicy z Hridentalu, jak zawsze w mundurach strzelców spadochronowych, sformowali mały oddział dowodzony przez dwóch untersturmführerów Menzla i Schferda. Nasz oddziałek wzmocnił w arycji batalion strzelców spadochronowych majora Haralda Morsa rano 9 września desant spadochronowy zrzucony z JU-52 o mały włos nie wziął do niewoli włoskiego naczelnego dowództwa, które nieco wcześniej opuściło dotychczasową kwaterę. Strzelców spadochronowych z dywizji studenta odcięły a potem okrążyły oddziały włoskie. Wszystko skończyło się jednak dobrze, ponieważ niemieccy strzelcy stawili zaciekły opór. Pozwolono im wyjść z całej afery z honorami wojskowymi. Zachowując broń, mogli wrócić do bazy. Jaki był sens stawania do walki z nami, żołnierzy włoskich, zmęczonych w wojną z Amerykanami i Anglikami? Większość z nich miała już serdecznie dosyć wojny. Feldmarszałek Kesselring... Był dostatecznie zręczny, by po kolei rozbroić zdemoralizowane włoskie dywizje. Stawiający opór, royalistyczni oficerowie nie mieli posłuchu wśród żołnierzy. Do krótkich starć doszło w Rzymie oraz położonych dwadzieścia kilometrów na południowy zachód Albano i Arycji. W tym ostatnim miasteczku nasi strzelcy spadochronowi... Z Friedentalu nie znaleźli wprawdzie w pobliżu groty śladów zamienionej w fontannę mitycznej nimfy wodnej Egerii, ale za to dwie baterie królewskiej artylerii, które zostały szybko rozbrojone. Ludzie unter Sturmfjörera poruszali się pieszo, to też zarekwilowali znajdujące się w doskonałym stanie ciężarówki i samochody, którymi wrócili do kwater we fraskati. Epizod ten spowodował nieprzyjemny incydent, o którym krótko opowiem. Na zajutrz 10 września wobec Kesselringa kapitulowały wszystkie oddziały znajdujące się w Rzymie i jego regionie. Dowódcy karabinierów i policji miejskiej otrzymali zadanie utrzymania porządku. W ten sposób uniknięto krwawych walk ulicznych, potwornego chaosu oraz bez wątpienia zniszczeń i rabunku. Nie jestem pewien... Czy gdyby funkcję naczelnego dowódcy na obszarze operacyjnym południe pełnił kto inny niż Kesselring, doszłoby do powstania w Rzymie? Feldmarszałek nie miał mi za złe przemilczenia celu mojej misji, gdy generał student przedstawiał mnie jako oficera strzelców spadochronowych. Wiedział, że wykonałem jedynie rozkaz Hitlera i kiedy zobaczyłem go ponownie, już po uwolnieniu Mussoliniego, gratulował mi we wzruszający sposób. Według mnie Albert Kesselring był jednym z naszych najlepszych generałów. Dysponując znacznie skromniejszymi siłami i sprzętem, potrafił, mimo ciągłego szarpania przez rosnącą w siłę partyzantkę, bronić środkowych i północnych Włoch od lipca 1943 do 7 maja 1945 roku. Skazany na śmierć przez sąd w Wenecji, wedle prawa zastosowanego przez Trybunał Norymberski, pozostał w więzieniu do 1952 roku. To proste, znalazł się w obozie pokonanych. Kiedy w 1953 roku wyszła jego książka Soldat bis ruin letzten tag przesłał mi ją z dedykacją, która jest dziś dla mnie pociechą za wiele doznanych upokorzeń i niesprawiedliwości. Pozwolę ją sobie przytoczyć: Pan też, mój drogi Skorceny, znajdzie w tej książce wiele faktów godnych zapamiętania, połączonych wspólnymi przeżyciami w niewoli. I jeszcze parę słów, które przeznaczone są specjalnie dla pana. Prawdziwą radością człowieka jest czyn. Albert Kesselring, general Feldmarszał. Anno Domini, grudzień 1953. Ochotnicy przywiezieni przeze mnie... Z Praktika di Mare do Frascati od 3 września zamieszkali pod namiotami w parku przy klasztornej szkoły katolickiej Collegio Nobile Mandragione. W tym samym parku, choć nieco wyżej, kwaterował batalion szkolny dywizji studenta dowodzony przez majora Morsa. Rano 11 września byłem z Radlem w sztabie studenta. Wysłany przez Mentzla i Schwerta motocyklista przywiózł mi dziwny meldunek. Do naszego obozu przyszedł kapitan strzelców spadochronowych i w imieniu majora Morsa zażądał szybkiego i bezzwłocznego wydania wszystkich pojazdów, które czterdziestu naszych cwaniaków przywłaszczyło sobie dziewiątego i 10 września. Odesłałem motocyklistę z krótką odpowiedzią Nie oddawajcie niczego. Przyjeżdżam. Miałem nadzieję, że zaistniało jakieś nieporozumienie. W ogrodzie klasztornym Zastałem niezwykle uprzejmego kapitana, który powiedział: Wysłał mnie major Morse z poleceniem, by. Oddział strzelców spadochronowych, który po rozbrojeniu dwóch baterii włoskich zabrał im ciężarówki i samochody, natychmiast oddał te pojazdy. Jeśli nie zostanie to bezwłocznie wykonane, dowódca batalionu każe odebrać je, choćby siłą jednej kompanii swego batalionu. Chciałbym dodać, drogi kolego, kontynuował dowódca, że zwróciłem uwagę mojemu dowódcy, iż nie zgadzam się z trybem postępowania ani tonem rozkazu. Przekazuję więc panu jedynie rozkaz przełożonego. Mój drogi, odpowiedziałem kapitanowi, ta afera nie ma sensu. Pan mi komunikuje ultimatum. Zrobię więc to, co pan zrobiłby na moim miejscu. A może dostrzega pan dobry sposób zażegnania tego sporu i uspokojenia pańskiego dowódcy? Niestety, myślę, że nie. Ograniczam się do przekazania. Prawdę mówiąc, nie wiem. Śmiać się? Czy płakać. Niech Pan powie swemu przełożonemu, iż przekazał mi Pan jego żądanie, które uważam za bezsensowne i że czekam na niego w obozie. Proszę go uprzedzić, że jeśli będzie chciał zabrać pojazdy, na których przyjechali moi ludzie, będzie musiał uczynić to siłą. Kiedy kapitan odszedł, wydałem kilka rozkazów. W mgnieniu oka ochotnicy zajęli półkolem pozycję bojową przed pojazdami, chowając na razie broń automatyczną, gotową w razie potrzeby do akcji. Natychmiast wysłałem łącznika do radla, prosząc go o powiadomienie o incydencie generała studenta i zaznaczając, że oczekuję w każdej chwili przybycia majora Morsa. Generał posłał pospiesznie swego oficera łącznikowego, kapitana Metzhuera, który rozkazał majorowi zachować spokój. Moi ludzie wrócili do obozu, a ja. Pojechałem do sztabu. W południe 11 września generał Student, który wcześniej podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji w Gran Sasso, powiedział mi, że powierzy zabezpieczenie... Tyłów batalionowi Morsa i kazał mi się z nim spotkać. Mors miał zająć dolinę. Ponieważ byłem odpowiedzialny za wykonanie osobistego rozkazu Hitlera, musiałem wytłumaczyć majorowi, jaka będzie w operacji rola jego i batalionu. Po porannym incydencie sytuacja studenta była dosyć delikatna. Moja zresztą też. Kazałem zameldować Morsowi o swoim przybyciu. Ujrzałem go w namiocie w towarzystwie jednego z moich ludzi. Untersturmfilera Schwerta. Spotkanie przebiegło w nienagannej atmosferze. Przedstawiłem majorowi plan, jaki opracowaliśmy z Radlem i sztabem dywizji, który został zaakceptowany przez generała studenta. Dziewięćdziesięciu ludzi. Z drugiej kompanii jego batalionu szkolnego. Cztery moi oficerowi i dwudziestu moich podoficerów, jak zaplanowano. Pod moim i podporucznika Berlepsza. Dowództwem miało uczestniczyć w operacji przy hotelu Campo Imperatore. Major Morse i reszta jego batalionu powinni dostać się bocznymi drogami do doliny położonej u stóp Gran Sasso, zablokować wjazd do niej, przeciąć linie telegraficzne i telefoniczne, a następnie przemieścić się doliną do, do Aserigi i zająć główną, dolną stację kolejki linowej. Opanowanie stacji powinno nastąpić dokładnie w momencie... Gdy pierwsze szybowce transportowe będą lądować przy Campo Imperatore Synchronizowanie w czasie obu akcji było niezbędne By nie dopuścić do ogłoszenia alarmu przez jedną ze stacji Zajęcie lotniska w Aquili w zasadzie planowaliśmy później Dopiero wtedy Major mor poznał cel przedsięwzięcia Jakim było uwolnienie Mussoliniego Nie chodziło tylko o uratowanie samego Ducze ale także jego żony, donny Racheli oraz dwojga najmłodszych dzieci, szesnastoletniego Romano i czternastoletniej Anna Marii, od 26 lipca do 2 sierpnia Donnę Rachelę dokładnie strzeżono w Rzymie. Willa, którą książę Torlonia oddał w roku 1930 do dyspozycji Mussoliniego, była otoczona przez trzystu żołnierzy i samochody pancerne. Od 3 sierpnia donna Rachela znajdowała się z dwójką dzieci w areszcie domowym w swojej rezydencji w Rocca del Carminate w Romanii. Trochę się o nich niepokoiłem, tym bardziej że domu strzegli karabinierzy. Akcja przedstawicieli ludowej sprawiedliwości, grup rewolucyjnych, była zawsze możliwa, a karabinierzy nie stawialiby im prawdopodobnie większego oporu. Wiedziałem, że donna Rachela była niezwykle odważna, a ponadto bardzo lubiana w swoich stronach. Powiedziała mi jednak później w Monachium, że kiedy dowiedziała się o zabiciu starego i wiernego towarzysza męża, Etoremu Tiego, bała się o dzieci. Udało mi się przekazać jej wiadomość. Mieli wychodzić z domu tylko w razie koniecznej potrzeby i całkowicie nam zaufać. Byli swego rodzaju zakładnikami rządu Badolia. 9 września Vittorio Mussolini... Pavolini, Ricci, Farinacci i Preziosi oznajmili przez monachijski radio, że utworzono rząd narodowo-faszystowski, który pracuje w imieniu Ducze. Stało się jasne, że Donnie Racheli i jej dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Sześciu moim ochotnikom... Pod dowództwem Hauptsturmführera Mandla powierzyłem misję uwolnienia rodziny Mussoliniego i dostarczenia jej do Forli, skąd mieliśmy przewieźć ją samolotem do Monachium. Przeżyliśmy kilka dni niepokoju, gdyż uwolnienie ich nie mogło wyprzedzić odbicia ducze i zaalarmować rządu Badolia. Wszystkie trzy akcje należało odpowiednio zsynchronizować w czasie. Mandel wyruszył ciężarówką. Przybył do Rocca del... Kaminate 12 września koło południa i szczęśliwie wypełnił swoje zadanie. Ostateczny plan operacji w Grand Sasso wyglądał następująco: Dowódca operacji w campo imperatore Hauptsturmführer Otto Skroceny, dowódca operacji w dolinie Major Harald Mors. Dzień x Niedziela 12 września 1943 roku. Dziesiąta. W dolinie Major Morse posuwa się drogą do Assergi, zajmując położone na niej skrzyżowania dróg Aquila Bacano i Pesco Maggiore Paganica. Podejmie niezbędne środki w celu uniemożliwienia ewentualnego ataku sił włoskich na dolinę od strony Aquili. Zajmie położoną powyżej Assergi dolną stację kolejki linowej. Godzina X zajęcia stacji. Czternasta. Dwudziesta. Gran Sasso. Campo Imperatore. Godzina X, pierwotnie szósta. O tej godzinie prądy powietrzne są najsłabsze. Godzinę X musiałem przesunąć na godzinę czternastą, gdyż szybowce transportowe przybyły z Francji. Z opóźnieniem. Środki i siły. Dwanaście szybowców transportowych DFS-230, holowanych przez... Dwanaście samolotów Henschel oraz jeden samolot rozpoznawczy z kapitanem Langutem na pokładzie. Każdy szybowiec transportowy zabiera dziewięciu uzbrojonych ludzi plus pilota. Porządek stanu i lądowania szybowców transportowych. W teoretycznym odstępie szybowiec na minutę. Szybowce numer jeden i dwa. Mają na pokładzie osiemnastu ludzi. Z drugiej kompanii spadochronowej, dowodzonych przez podporucznika von Berlepsza, który leci szybowcem numer 5. Po wylądowaniu mają ustawić na stanowiskach cztery karabiny maszynowe. Uzbrojenie: czternaście karabinów automatycznych FG-42. Ubezpieczają grupę szturmową z szybowców nr 3 i 4. Szybowiec numer 3. Na pokładzie haupt Hauptsturmführer Skorceny z włoskim oficerem sztabowym. Będzie nim dowodzący karabinierami generał Ferdinando Soletti, Untersturmführerami Schweldem i Wargerem oraz pięcioma Untersturmführerami Waffen SS z Rientalu. Natychmiast po wylądowaniu zajmują hotel, uwalniają Musoliniego, neutralizując w razie potrzeby strażników. Szybowiec numer cztery. Na pokładzie zastępca Hauptsturmführera Skorzenego. Unter Sturmführer Karl Radl, unter Sturmführer Menzel i siedmiu żołnierzy Waffen SS z Friedentalu. Natychmiast po wylądowaniu uderzają na hotel, wspierając grupę dowódcy akcji Hauptsturmführera Skorcenego. Szybowiec nr pięć. Strzelcy spadochronowi drugiej kompanii podporucznika von Berlepsza Zadanie Wzmocnić dwie grupy specjalne z Friedentalu w hotelu. Szybowiec numer 6. Strzelcy spadochronowi drugiej kompanii. Zadanie. Opanować górną stację kolejki linowej i tunel, który łączy ją z hotelem. Szybowce numer 7, 8, 9 i 10. Strzelcy spadochronowi z drugiej kompanii. Zadanie. Otoczyć hotel i zlikwidować jakikolwiek opór. Szybowce numer 11 i 12. Strzelcy spadochronowi drugiej kompanii. Na pokładzie znajduje się ciężka broń. Dwa ciężkie karabiny maszynowe, dwa średnie moździerze, dwa działa bezodrzutowe. Wszystkie grupy natychmiast zajmują stanowiska ogniowe. Pierwsze lądowanie przewidziane na godzinę X. Czternasta. Absolutny zakaz otwierania ognia. Pierwszy strzał należy do Hauptsturmführera Skorcenego. Kiedy dowódca wejdzie do hotelu, decyzja o otwarciu ognia na zewnątrz należeć będzie do podporucznika von Berlepsza. 11 września po południu zebrałem moich ludzi i powiedziałem Drodzy koledzy, od przeszło sześciu tygodni przygotowywaliście się do akcji, której celu nie znaliście. Wolelibyście być gdzie indziej i walczyć. Ja także. Teraz mogę Wam ujawnić, że jutro przeprowadzimy akcję na osobisty rozkaz filera. Może być bardzo ciężko. Niewykluczone, że niektórzy z nas stracą życie, ale akcja musi się udać bez względu na koszty. Osobiście będę prowadził operację i jeśli wszyscy wykonamy, co do nas należy, wygramy. Ochotnicy, wystąp! Wszyscy posunęli się o krok. Trzeba było wybrać siedemnastu. Nie było to łatwe. Dwunastu innych, dowodzonych przez untersturmführera Bramfelda, Członka ekipy olimpijskiej z 1936 roku w pięcioboju nowoczesnym towarzyszyło batalionowi Morsa, który wyruszył w drogę nocą z soboty 11 na niedzielę 12 września. Rano około godziny piątej mój oddział stawił się w komplecie na lotnisku. W pratica di mare. Złe wiadomości chodzą często parami. Pierwszą okazało się kłamstwo Radia Tunis które oznajmiło, że włoskie okręty wojenne, które wypłynęły z portu La Spezia dotarły do tunisu. Na jednym z nich podobno znajdował się Mussolini. Od tej pory jeniec wojenny na terytorium afrykańskim. Wiedziałem, że okręty te opuściły port wczoraj, a pancernik Roma zatonął wskutek eksplozji zdalnie sterowanej bomby Fritz. Mussolini nie mógł więc być jeńcem w tunisie lub bizercie. Druga zła wiadomość. Nasze szybowce transportowe mogły przybyć dopiero za cztery lub pięć godzin. A ponadto generała Soletiego, którego Radl i Warger mieli spotkać w Rzymie przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych o godzinie siódmej trzydzieści. Nie było jeszcze o ósmej trzydzieści. Na szczęście pojawił się nieco później. unter. Sturmführer Radl. Jadł na lotnisku posiłek z generałem Soletim, gdy wylądowało dwanaście szybowców transportowych przeznaczonych do akcji. Oddajmy mu głos. Generał obserwował przez okno lądowanie przed nami dwunastu DFS-230. — Nie uważa pan, że te samoloty bez silników są bardzo ciekawie i sprytnie pomyślane? — Tak, panie generale. DFS-230 to wspaniałe maszyny. — Excellentissima machina — generał skrzywił się i zapytał z roztargnieniem. — Pan jest strzelcem spadochronowym, a więc na pewno często pan latał taką maszyną. — Nie byłem strzelcem spadochronowym, a szybowce transportowe nie były moją specjalnością. — Generał nie wiedział, że Hauptsturmführer Skorceny sam miał zająć miejsce w szybowcu numer trzy. Trzeba było go o tym zawiadomić. — Bardzo często, panie generale. — Ma się w niej bardzo miłe wrażenia, bo huk motorów nie psuje przyjemności rozmowy i w górze człowiek sam sobie zdaje się być ptakiem. — Łomo uczello. Naprawdę. — Czy wie pan, jakie jest przeznaczenie tych maszyn? Spojrzałem na zegarek. Właściwy moment nadszedł. — Wiem, panie generale. Niebawem polecimy tymi szybowcami i wylądujemy w masywie Gran Sasso, by uwolnić ducze. Generał Soleki popatrzył na mnie z niedowierzaniem. Biorąc moje słowa za kiepski żart. — Mam nadzieję, że pan nie mówi poważnie. Ducze jest więźniem na wysokości co najmniej dwóch tysięcy metrów. I to w miejscu, w którym są same skały. Jak chcecie tam wylądować? — Niemożliwe, przyjacielu. Byłoby to przedsięwzięcie idiotyczne, po prostu czyste samobójstwo. Prawdziwa masakra i pan myśli, że ja, soleki. Kiedy wreszcie zrozumiał, że weźmie udział w tej szalonej awanturze, zbuntował się, pogrążył w najczarniejszej rozpaczy, a potem rozchorował i musieliśmy pilnie wezwać doktora Brunera. Mówiąc szczerze, rozumiem zdecydowany opór generała Soletiego. Był doskonałym kawalerzystą i nie wątpię, że odważnie stanąłby na czele kawaleryjskiej szarży. Nasza wyprawa wydała mu się jednak bezsensowna. Po rozmowie ze Sturmbannführerem Kaplerem, który okazał się bardzo stanowczy i w krótkim spotkaniu z generałem studentem, Soleti, chcąc nie chcąc, musiał zaakceptować swój udział w wyprawie w celu uniknięcia niepotrzebnego przelewu krwi. Nie miał zresztą wyboru. Przez cały ranek Radl i Warger nie opuszczali go na krok. Przed odjazdem student zebrał w jednym z biur lotniska wszystkich pilotów i oficerów uczestniczących w operacji. Panowie, powiedział, niebawem rozpoczniecie naprawdę niezwykłą akcję. Wszyscy zostaliście wybrani spośród naszych najlepszych pilotów i oficerów, specjalnie wyszkolonych w pokonywaniu największych niebezpieczeństw. Przedsięwzięcie to zapisze się niezwykle w annałach historii wojskowości nie tylko ze względu na ogrom przeciwieństw jakie Was oczekują, ale i z powodu wielkiego znaczenia politycznego. Zanim Haupt Sztumfiller z korceny wyda Wam ostatnie rozkazy, chciałbym Wam życzyć powodzenia i powiedzieć, iż wierzę, że każdy z Was spełni swój obowiązek. Na przypiętym na murze i narysowanym w dużej skali szkicu Campo Imperatore wyjaśniłem każdemu pilotowi i każdemu dowódcy grupy jego zadanie. Po przestudiowaniu ataku na belgijską twierdzę Eben Emael, Przeprowadzonego 10 maja 1940 roku wiedziałem, że między lądowaniem na kopułach twierdzy pierwszych strzelców spadochronowych i saperów, a otwarciem ognia przez Belgów minęły trzy minuty. Przypuszczałem, że wraz z ludźmi z mojego szybowca numer 3 będę miał cztery minuty na dotarcie do Mussoliniego, zanim strażnicy zaczną do nas strzelać. Będziemy wówczas osłaniani przez strzelców spadochronowych szybowców numer 1 i 2. Radl, Mencel i żołnierze z szybowca nr 4 powinni znajdować się za nami w odstępie minuty. Jednakże nastąpiły, jak mówią Włosi, nieuchwytne zdarzenia. Pierwszym było bombardowanie naszego małego lotniska przez załogi kilku angielskich samolotów zaledwie kwadrans przed planowanym załadowaniem do szybowców. Kiedy wydostałem się ze schronu, zobaczyłem, że przez niewiarygodny przypadek żadnej z naszych maszyn nie trafiono. Kilka bomb uszkodziło jedynie pas. O godzinie X trzynasta wyprawa wystartowała i, prowadzona przez samolot Languta, skierowała się na północny wschód, ku Gran Sasso.